rodzinne tradycje. Tata gra w koszykówkę, mama gra w koszykówkę, to ja się może czy też gram w koszykówkę. No jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kto jest największy spóźniarski, bo jest za wcześnie. No, czas pokaże. No, na razie nie mam typu swojego. Uczciwym, dobrym. Kolegą dobrym, no. Normalnym człowiekiem jestem. Motywuje mnie chęć podniesienia swojego poziomu sportowego, jeśli chodzi o koszykówkę, tak? Z roku na rok chcę być coraz lepszy, iść do przodu, nie stać w miejscu, nie cofać się. Pierwsze pieniądze, które zarobiłem, to zarobiłem grając w koszykówkę i kupiłem sobie prawo jazdy, to znaczy kurs na prawo jazdy. Podoba mi się miasto, bardzo lubię grać, przebywać, mieszkać w małych miastach, wszędzie jest blisko. Podoba mi się hala, jest tanie życie, ogólnie bardzo lubię małe miasteczka. Wszystko co zdrowe i co niezdrowe też czasami. Bardzo lubię gotować ogólnie, zdrowe jedzenie. Także no, jestem, że tak powiem, fanem dobrego jedzenia. Nie mam pojęcia, ale El Diabolo może. Nie wiem. Wolny czas spędzam odpoczywając między treningami. Robiąc jakieś zakupy, staram się nie myśleć za dużo o pracy po pracy. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Coś już działałem w tym kierunku, żeby zapewnić sobie jakąś tam przyszłość. No nie, jest to ciężkie pytanie, ponieważ jest chyba za wcześnie, nie myślę jeszcze o tym tak. No,